Zawiadowca w Jedynie-Zdroju miał specjalne zadanie. Nadzorował nie tylko tą stację, wprowadzał te wagony do podziemnego tunelu o długości 1200 metrów. Przechodził tędy kabel łączności specjalnej. Jedlina-Zdrój. Duża niegdyś stacja kolejowa na linii Wałbrzych-Kłodzko i stacja początkowa linii Jedlina-Świdnica, zwanej koleją Doliny Bystrzycy. W poprzedniej części naszej opowieści przyglądaliśmy się rysowi historycznemu stacji oraz zapomnianej lokomotywowni i w czasom wagonowym. Oto południowy wlot tunelu pod Sajdakiem. Dziś nieużywany, nieczynny, rozebrany całkowicie. Co to oznacza? Że wracamy do tematu Jedliny-Zdroju. Dziś przyjrzymy się zachowanej i odtworzonej infrastrukturze stacji pasażerskiej, wieży wodnej, trzeciemu torowi prowadzącemu pod Sajdak oraz kwestiom związanym z nieodległą budową kompleksów Rize w Górach Sowich. Miejscowość liczyła kilka tysięcy mieszkańców, można do tego doszacować kuracjuszy, powiedzmy kilka tysięcy, no powiedzmy 10 do 15 tysięcy ludzi w danym momencie. Stacja ta, którą tu widzimy, potrafi obsłużyć wiele, wiele więcej osób potencjalnych, podróżnych. W jakim celu i po co wybudowano tak duży obiekt z tak dużymi peronami, z tak dużą obsługą podróżną? Miejscowość faktycznie nieduża. Spróbujmy jednak spojrzeć na kolej w nieco szerszym kontekście. Trzeba pamiętać, że kolej stanowiła kiedyś główny środek transportu dla osób i towarów. Nie było samochodów lub nie były tak powszechne. Na potwierdzenie tych słów zerkamy do książek, na przykład przywoływanego już Przemysława Dominasa, który podaje, ile było sprzedanych biletów na stacji Jedlina-Zdrój. I tak, przed wybudowaniem linii do Świdnicy w latach 1899 60 500 biletów, w 1903 roku 64 200 biletów. Po wybudowaniu linii na przykład w 1905 blisko 80 tysięcy biletów, ale już w roku 1929 było to blisko 200 tysięcy biletów. Daje to średnio 548 pasażerów dziennie. Dziś ilość trudna do wyobrażenia, wówczas codzienność. Ale stacja nie była tak duża od samego początku istnienia. Przeszła dwie istotne przebudowy przed wojną, które nadały jej kształt, jakiego resztki podziwiamy dziś. Najpierw od 1880 roku była to mała stacja na jednotorowej linii z Wałbrzycha do Kłodzka. Od 1904 roku stacja węzłowa, ale nadal niezbyt duża. Dużą przebudowę przyniosło dopiero dobudowanie drugiego toru do linii wałbrzyskiej, zakończone w roku 1913. Dobudowano więcej torów i zbudowano drugi peron. Wyspowy, dwukrawędziowy peron pierwszy mógł odtąd obsługiwać pociągi do Świdnicy czy Wrocławia, a peron drugi do Wałbrzycha i Kłodzka. Tory dodatkowe były tak ułożone, że manewry nie kolidowały zbytnio z ruchem w obrębie peronów. Ważną częścią ruchu na stacji był również ruch towarowy, który od początku rósł. Przy rozbudowie stacji wzięto to pod uwagę i wybudowano odpowiednie rampy i tory odstawcze dla wagonów towarowych. Data powstania wieży wodnej nie jest jednoznaczna. W skrócie możemy przyjąć, że powstała na początku XX wieku w związku z budową linii do Świdnicy i w celu wodowania parowozów do jej obsługi. Wedle jednej z wersji przetarg na jej budowę rozpisano w roku 1903, rok przed oddaniem do eksploatacji wspomnianej już linii.
Według innej wybudowano ją w latach 1908-1913. Wieża nie jest typową konstrukcją spotykaną na kolei. Wybudowano ją na wzgórzu poza stacją, dzięki czemu wykorzystano naturalne wzniesienie, co pozwalało uzyskać odpowiednie ciśnienie dla wodowania parowozów, ale także do zaopatrywania w bieżącą wodę powstałe mieszkania kolejowe bez budowania wysokiej konstrukcji. Dziś wieża jest w opłakanym stanie. W ostatnim czasie zawalił się dach. Jej dni wydają się więc policzone. Eksploratorzy i badacze spierają się o ilość aktywnych peronów w ruchu pasażerskim na naszej stacji. Znajdujemy się na drugim peronie stacji. Po mojej lewej stronie jedyny obecnie czynny w tym miejscu tor linii Wałbrzych-Łocko. To tak zwany peron dwukrawędziowy. Na peronie można było obsługiwać ruch w obu kierunkach niezależnie. Tutaj mamy peron pierwszy, wybudowany, wyremontowany przy okazji remontu linii do Świdnicy, również peron dwukrawędziowy, a więc niezrozumienie słowa peron leży prawdopodobnie u podstaw twierdzenia, że na stacji w Wiedlinie były trzy perony jednocześnie czynne. Raz, dwie, trzy, cztery krawędzie peronowe, z czego trzy będą czynne. Czy słusznie przyjmujemy, że przy budynku dworca nie było peronu? Przyjrzyjmy się zdjęciom. Na zdjęciu z otwarcia linii kolejowej do Świdnicy 1 października 1904 roku widzimy dwa perony, ale nie istnieją jeszcze perony wyspowe z zadaszeniami. Mamy więc pierwszy peron przy budynku dworca i zapewne drugi pomiędzy torami. Sytuacja ulega jednak diametralnej zmianie po roku 1913. Nadal mamy dwa perony. Tym razem jednak są to dwukrawędziowe perony wyspowe w kształcie, jaki znamy dziś. Na dawnym peronie przy dworcu widzimy płotek oddzielający część pieszą od toru. Z pewnością nie była to więc krawędź peronu służąca podróżnym. Tak jest zresztą do dziś. Płotek nadal jest na swoim miejscu. Istnieje teoria o tym, że pod górą Sajdak nie były wybudowane dwa, a trzy tunele. Argumentem za tym miałby być fakt, że w kierunku tuneli od strony stacji prowadziły trzy tory, a sam trzeci tunel miałby pełnić funkcję schronu dla pociągu specjalnego. To ważne, zwłaszcza w kontekście domniemanego przeznaczenia kompleksu Riese jako jednej z kwater głównych Hitlera. Ponieważ poruszał się on głównie pociągiem specjalnym Ameryka, przemianowanym później na Brandenburg. Pociągów było zresztą w sumie 25. Prócz samego wodza III Rzeszy, pociągami dysponowali inni dygnitarze oraz dowództwa rodzajów sił zbrojnych. Pociąg specjalny składał się zwykle z dwóch lokomotyw parowych oraz od 8 do 14 wagonów, w tym oczywiście wagony specjalne z agregatami prądotwórczymi, wagon salonka samego wodza, wagon konferencyjny, wagony do przewozu samochodów reprezentacyjnych, wagony kąpielowe, wagon łączności, wagon prasowy, wagony sypialne dla współpracowników wodza i dla gości. Ponadto były wagony wojskowe dla żołnierzy i wagony z działkami przeciwlotniczymi kalibru 20 mm wraz z obsługą. Szacunkowa długość takiego składu to między 300 a 450 metrów. Czy trzeci tunel w tym miejscu od strony stacji mógł istnieć? Sprawdźmy to. Znajdujemy się na głowicy stacji, wylot w kierunku Głuszycy, w kierunku Kłodzka. Z różnych planów wynika, że tor ten kończył się kilkadziesiąt metrów przed tunelem. Pod górą Sajdak.
Wykorzystanie toru oznaczonego na wszystkich planach jako wyciągowy. Nawiasem mówiąc, podobny tor istniał także na głowicy stacyjnej w kierunku Wałbrzycha. Wydaje się naturalne. Miejsce jest dość odludne, otoczone wzgórzami. Można by spokojnie prowadzić roboty budowlane, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Tunel mógłby być nawet dłuższy niż dwa pozostałe, gdyby odbijał od nich na północ. Wloty do tuneli pod Sajdakiem. Różnica poziomów między torem podstawczym, który prawdopodobnie w tym miejscu, tuż przed wiaduktem i przed wlotami do tuneli kolejowych pod Sajdakiem, kończył się kozłem oporowym, jest znacznie wyżej niż tory szlakowe. I tu widzimy, że różnica wynosi kilka metrów. W związku z tym ten tunel po prostu nie mógł tu istnieć. Jak widać, nie zgadza się profil terenu. Tor wyciągowy ponadto kończy się na wszystkich planach nieco wcześniej niż zaczyna się sam wiadukt. Poza wszystkim trzeba też pamiętać o nakładzie pracy potrzebnym do wydrążenia tunelu. Jeśli początek budowy Rize datujemy na 1943 rok, to do wiosny 1945 roku bardzo ciężko byłoby zdążyć z pracami budowlanymi. Wszystko wskazuje więc na to, że od strony Jedliny Zdrój tunel nie powstał. W dwóch pozostałych tunelach do późnych lat 2000 można było znaleźć złącza telefoniczne, z pewnością przeznaczone do włączenia pociągów specjalnych w sieć telefoniczną. Pamiętać jednak należy, że tunele mają około 380 metrów i nie zapewniały przez to pełnego bezpieczeństwa dla dość długiego Sonderzug. Jesteśmy na pancernym, obrosłym legendą wiadukcie, tuż przy wlocie do tuneli kolejowych pod Sajdakiem. W kilometrze 44, 300 metrze linii znajdują się wloty do tuneli. Natomiast ten wiadukt nie ma nic wspólnego z Rize, bo powstał w roku około roku 1912, gdy budowano drugą nitkę tej kolei. W okolicach 400 metra, 44 kilometra linii znajdował się po prostu przejazd kolejowy wraz z budką drużnika. I to wszystko jest oczywiście na mapach. To wszystko można znaleźć. Budowniczym przeszkadzał ten przejazd i postanowili wybudować żelbetowy wiadukt. Dzisiaj konstrukcja pospolita, często spotykana, wtedy no, była to oczywiście techniczna nowinka. Zbrojony beton był wówczas stosunkowo nowym wynalazkiem. Pierwszy most wykonany z jego udziałem powstał w końcówce XIX wieku w Szwajcarii. Bardzo wielu badaczy przypisuje temu wiaduktowi cudowną nośność. Nie znamy niestety faktycznej nośności, być może faktyczna nośność wiaduktu znajduje się w jakichś dokumentach PKP PLK lub jakichś jeszcze innych, może gminnych. Natomiast prawdopodobnie wybudowano taki, a nie inny wiadukt z myślą o tym, że będzie tutaj prowadzony ruch na przykład leśny, czyli wywożenia drewna lub jakichś wywozu z jakichś kamieniołomów, które być może mogły być tu planowane. Niektóre źródła podają, że nośność tego wiaduktu wynosi ponad 30 ton. Nie jest to wykluczone, choć wypada również przyjrzeć się samej konstrukcji. Pod wiaduktem możemy zaobserwować miejsca po szalunku,
ale również charakterystyczne miejsca łączeń. A więc wiadukt został zbudowany z najprawdopodobniej prefabrykowanych elementów i po prostu zmontowany tutaj na miejscu. Na peronie, który jest w tamtym miejscu, była specjalna centralka, która łączyła tą główną linię właśnie łączącą obiekty Rize z pomieszczeniem zawiadowcy. Zawiadowca w Jedynie-Zdroju miał specjalne zadanie. Nadzorował nie tylko tą stację, nadzorował w jakimś sensie tą łączność, ale także nadzorował pewien dziwny obiekt. Za tymi drzwiami znajdowało się rzekomo pomieszczenie zawiadowcy stacji Jedlina-Zdrój. Czy rzeczywiście jest tak, że przechodził tędy kabel łączności specjalnej? Tego nie wiemy. Czy rzeczywiście jest tak, że przechodził, że zawiadowca zajmował się tutaj sterowaniem jakąś łącznością? Czy na stacji w Jedlinie mogła znajdować się centrala łączności specjalnej? Oczywiście mogła. Znamy obiekty Schweidnitz 1 i Schweidnitz 2, Świdnica 1 w Świdnicy i Świdnica 2 w Walimiu, które odpowiadały za łączność specjalną w czasie wojny, m.in. do obiektów Rize czy do nieodległej Jedlinki, gdzie siedzibę miała dyrekcja budowy kompleksów. Centrale te były jednak duże i skomplikowane oraz były zakamuflowane w budynkach mieszkalnych. Wymagały też dość dużej obsady osobowej. Cywilne centrale kolejowe tego typu były zlokalizowane na dworcach lub w ich obrębach i nosiły po wojnie nazwę KATS – Kolejowa Automatyczna Telefoniczna Stacja. Słowo automatyczna zapewne odnosi się do mocno powojennych systemów automatyki telekomunikacyjnej. W czasach budowy Rize mieliśmy do czynienia raczej z systemami typowo ręcznymi. Temat jest bardzo ciekawy, trudny w badaniu, bo trudno jest dotrzeć do dokumentów odnośnie tajnych obiektów łączności w czasie wojny. Jesteśmy na peronie drugim. To właśnie w tym miejscu tutaj była zabudowana szafka łączności specjalnej, tak zwana łącznica. W tej chwili nie ma, mam te zdjęcie, jak ona wyglądała jeszcze kilkanaście lat temu, zanim została zdemontowana, powiedzmy ukradzione. Z tego miejsca było specjalne odgałęzienie do pomieszczenia zawiadowcy, gdzie miał wpięcie do tej łączności specjalnej. Pewien dziwny obiekt. Obiekt, o którym wiemy tylko tyle, że gdzieś w tym rejonie się znajduje. Są to prawdopodobnie bardzo duże zbiorniki paliwa, paliwa lotniczego lub paliwa do rakiet. W roku 1946 istnieje relacja, że zawiadowca z Jedliny dysponował skład z Wałbrzycha, przyjeżdżał maszynista ze składem 10 wagonów, wprowadzał te wagony do podziemnego tunelu o długości 1200 metrów, zostawiał te wagony na tydzień. W tym tunelu te wagony były załadowywane materiałami budowlanymi i maszynami, po czym zawiadamiał znowuż Wałbrzych, przyjeżdżał maszynista z parowozem, wyciągał ten skład i dostarczał go do Wałbrzycha Rosjanom. Historia niezwykle ciekawa, zwłaszcza w kontekście trzeciego tunelu. Pan Tomasz wspomina jednak w innym miejscu o tunelu pod Małym Wołowcem. Rozumiem to tak, że tunel o długości 1200 metrów mógłby znajdować się w jego obrębie. Natomiast zbiorniki mogą znajdować się w Górze Węglarz. Tak w sumie powinniśmy mówić o górze, pod którą przechodzą tunele pod Sajdakiem. Za moimi plecami pomieszczenie zawiadowcy stacji Jedlina-Zdrój. To właśnie tutaj było pomieszczenie, z którego zawiadowca nadzorował nie tylko ruchem pociągów, ale także łącznością w zakresie połączeń i dysponowania składami, które przemieszczały się w obrębie Rize. On decydował o wjazdach do tych tuneli właśnie specjalnych, o których mówiliśmy, być może o tym tunelu, także między Wałbrzychem Wittelsbach a Kamieńskim. Nie ma nigdzie mowy o tym, żeby z Wałbrzycha były dysponowane te składy, a jest mowa o tym, że one były dysponowane z Jedlina-Zdroju, właśnie z tego pomieszczenia. O ile z dysponowaniem ruchu do tuneli pod Sajdakiem przez zawiadowcę z Jedliny nie ma problemu, o tyle zrobienie rozjazdu w okolicach tunelu pod Wołowcem, którym można by sterować z nastawni w Jedlinie, byłoby w tamtym czasie problematyczne. Jesteśmy na jednej z zapomnianych, ale jeszcze wciąż czynnych stacji kolejowych w Wielkopolsce. No, akurat w Wielkopolsce, ale stacje wszystkie są mniej więcej takie same.
I tu mamy rozjazd. Rozjazd typu angielskiego, bardzo podobny do tego, który znajdował się niegdyś w Jedlinie Zdroju. Jak takie rozjazdy były sterowane? W jaki sposób odbywało się sterowanie rozjazdami? Widzieliśmy już, że nastawniczy z nastawni obsługiwał te rozjazdy, semafory, tarcze. Jak on to robił? Otóż odbywało się to za pomocą mechanicznego systemu pędni, czyli mamy tutaj takie druty, które są posadowione na rolkach wzdłuż torów i nastawniczy, chcąc przestawić rozjazd albo ustawić semafor, fajchą napina taki drut i za pomocą siły mechanicznej przestawia rozjazd, semafor, tarczę, co mu tam akurat pod ręką najdzie. Ale ten system ma wady. Podstawową wadą tego systemu jest zasięg tych pędni. No i oczywiście to, że te pędnie muszą być w jakiś sposób naprężane. Pokażę później, w jaki sposób jest to naprężane dla większych odległości. Natomiast podstawowa wada to jest zasięg. I ten zasięg w przypadku rozjazdów efektywny takich pędni to jest między 350 a 500 metrów długości takiej pędni, czyli od dłoni nastawniczego, czyli od tego mechanizmu, który on przestawia fizycznie do rozjazdu, nie może być dłuższa ta odległość niż 500 metrów, ponieważ nie jest w stanie później ta siła być przekazana i nie działałoby to efektywnie. A w czasach, o których myślimy, czyli w czasach wojennych, przedwojennych i krótko po wojnie, nie było jeszcze innego systemu sterowania rozjazdami, na przykład rozjazdów elektrycznych. Elektryczne napędy do zwrotnic kolejowych zaczęto stosować na szerszą skalę dopiero w latach 70. XX wieku. Nieco inaczej wygląda sprawa z długością pędni dla semaforów i tarcz ostrzegawczych. Znajdujemy się na kolejnej stacji, znów w Wielkopolsce, tym razem nieczynnej. Ta oto tarcza ostrzegawcza, która sygnalizuje w tym położeniu. Oczywiście jest unieważniona, ale gdyby była ważna, to w tym położeniu sygnalizuje ona, że następny semafor, w tym przypadku semafor wjazdowy na stację, pokazuje sygnał stój, czyli zakazujący dalszej jazdy. Jak ta znajdująca się 1,5 kilometra od nastawni na najbliższej stacji tarcza była sterowana? Otóż była sterowana mechanicznie, systemem pędniowym. I tutaj mamy te pędnie jeszcze, co prawda już zniszczone, ale wciąż jeszcze są. 1,5 kilometra to maksymalny dystans dla takich pędni do sterowania tarczą. Tarcza jest lekka i nie wymaga jakichś szczególnych udziwnień, dlatego pędnie mogą być trochę dłuższe. Natomiast jeśli chodzi o rozjazdy, ten dystans był 3 razy krótszy. Ile takich tajemnic może kryć jeszcze ta niepozorna stacyjka? To jeszcze nie koniec naszych poszukiwań w Jedlinie Zdrój. Wrócimy tu jeszcze, bo całkiem sporo tematów zostało do odkrycia. Zobaczymy ślady po istniejących niegdyś bocznicach kolejowych, sprawdzimy, dokąd mogły prowadzić i poszukamy trzeciego tunelu pod górą Sajdak. Tymczasem zachęcam do zadawania pytań i dyskusji w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania.